Siemaneczko. Sezon grzybowy w pełni. Wszyscy się chwalą. Wszyscy pokazują pełne kosze. Wszyscy zbierają prawdziunki. To i ja się wybrałem. Zobaczymy, czy będą grzybki. Czy naprawdę jesteśmy w okolicach Wejherowa. W lasach tutaj. Bliziutko mojego rodzinnego miasta. Także zaczynamy grzybobranie. Złota kosa. Zaczyna już mieć. Ojejku, tu jest piękny. Tu jest, patrzcie, jakie one piękne. Tu następny, ale ślicznie. No to miejmy nadzieję, że tak będzie w całym lasku. Patrzcie, trzy i ani jeden nierobaczywy. A całą noc tak mocno padało, taka była ulewa. Jest teraz 9 stopni, pokazuję, także nie jest tak zimno. Mam nadzieję, że fajny wysyp będzie. Patrzcie, jak one pięknie wyglądają. Jakie to są piękne prawdziuneczki i to takie nasze, te najprawdziwsze prawdziunki. Coś wspaniałego. Uwielbiam ten kolor kapelusza. Ciemnobrązowy i to ładna. Taka bulwiasta nóżka. Coś pięknego. Ludzi w lesie więcej niż grzybów. Naprawdę. A u nas to się jeszcze tak ciężko na te grzyby chodzi. Naprawdę, uwierzcie, to jest góra, góra, góra i znowu trzeba się wspinać. I te liście, te grzyby są tak pochowane w tych liściach, ciężko je dojrzeć. Ale co? Chyba wszyscy lubimy zbierać grzybki, nie? Ale na pewno chyba wszyscy lubimy jeść. Także lecimy, lecimy. Nie śpimy. Może coś się uda jeszcze trafić. Ładne zajączki. Jeden. Tam drugi. Zajączki. Tak my mówimy. A jak wy mówicie? Chaszczungi, krzaczągi. Chaszczungi, krzaczągi. A tu takie podgrzybki piękne. A się uśmiechają. Tylko je zrywać. I teraz zobaczcie. Jedna górka. Kurde. Schodzimy w dół. A tam już kolejna góra. Żeby podejść. No niestety. Takie są okolice Wejherowa. Takie są Kaszuby. Mamy swoje góry. I kolejne dwa się uśmiechają. Jeden, drugi. Tam widzę maślaczki chyba. Ale nie będę dzisiaj maślaków zbierał, bo nie chce mi się ich obierać. I tyle. Tego nagram, bo tego się zapytam o waszą opinię. Opinie na temat tych grzybów są różne. Czy zbieracie? Ja go nie wezmę do domu, bo oni tego nie zjedzą. No, jak ja bym powiedział, że mam tego grzybka, to by była awantura. A wy jak macie z tymi grzybkami? Trafiłem jakąś kolonię zajączków. Zajączkowo normalnie. A ten? Nie, tu nie. Tu zajączek. Tam fika zajączek. Ojenki. No to fajnie, kosimy. Jaka piękna rodzinka. Maślunki. Maślunki tylko w marynatkę, tak. I do wódeczki, cyk. Rodzinka. Rodzinka w terenie. Pięknie. Tam też dwie panie już chodzą. Wszyscy na grzyby. O, tu kolejny rodzinek stoi. Coś my tu zbieramy. Generalnie to na prawdziwki przyjechałem. Przyjechałem na prawdziwki, a zbieram zajączki, kurde. No ale co zrobić? Kolejna piękna rodzinka. Ten jaki wygięty. Jak indiański łuk. Ten obgryzek.
Pyzek, ogryzek, kto cię lubi, ale indiański łuk zabieram. Się nachodziłem, ale mam. Jeden i drugi. Pięknie, nie? Pięknie wyglądają. Dobra, będę się kręcił tu teraz po tym stoku. Zobaczcie. Oj, maluśki. Gdzie ty się schowałeś? Jest maluśki, prawdziunek. Stoi. Jak stoi, to jest dobrze, nie? No. O, ale purchelek. O, to taki słabo stoi. Uwielbiam zbierać grzyby. Ale jak mam czegoś takiego dotknąć, to normalnie aż strach się bać, co to tu jest teraz. Dwa w jednym. 500 chrust i grzybki, także i jedzenie, i opał. Wszystko można w lesie trafić. A i patrzcie, jak się błyszczy pięknie. Patrzcie, jak się błyszczy pięknie. Jeden i drugi. I wiecie, co to jest. Ja nie będę ich zbierał. Ja go sobie tutaj załaduję z powrotem. Ale powiem wam, taka sytuacja w zeszłym roku była, bo spotkaliśmy panią na grzybkach, która zbierała te grzyby. O, a ten, co to? To jest ten sam? No właśnie. Ten sam. Zbierała te grzyby i mówi tak. U niej w rodzinie też nikt tego nie je i wręcz tego nie zbierają. Ona to zbiera, bo wie, że to są grzybki jadalne i wiecie, co robi? Ona je suszy, a potem mieli, żeby oni nie wiedzieli, co jedzą. Na takich patentach ludzie jadą. No, taka historia, żeśmy się wtedy tak uśmieli w tym lesie. Coś tu jest, no. Ale to musiałem wam opowiedzieć, bo to fajne. Przypomniało mi się w związku właśnie z tymi ceglastoporymi. Bo takie to są chyba, nie? O kur! Panie! A, jem. No one tak wyglądają, a ja już myślałem. Dobra. I to są te. Tu są te. Ale tu robimy najazd i jest piękny prawdziunek. Jeden podgrzybek i drugi podgrzybek i pięknie. I trzeci podgrzybek. Tu jeszcze, tu jest maleństwo, ale w tych liściach to się ciężko naprawdę patrzy. A tu zajączkowo się robi. Piękny, nie? Piękny, co? Naprawdę trzeba chodzić, szukać. O, a tu? Jen, jak ten jest schowany, zobaczcie. To jest dopiero. Tak właśnie prawdziuneczki. Tak u nas prawdziuneczki wyglądają. Czas się zawijać chyba. Jest tu przejście? Tu gdzieś było. O! Półtorej godzinki. A zbierane fajnie. Zapieksy jakieś będzie można wciągnąć. Się zawijam. Fajnie było. Fajnie. Wam również polecam spacerek po lesie. Kto lubi chodzić na grzyby, ten wie, jak to jest naprawdę mega miłe spędzanie czasu. Kto lubi jeść grzyby, ten wie, jak one są pyszne. Choć co niektórzy mówią, że żadnych wartości odżywczych, żadnych witamin grzyby nie posiadają. Nie gadają, co tam chcą. Ja uwielbiam grzyby pod każdą postacią. I wam również polecam. A wiecie, jak wam się filmik podobał z grzybobrania. Pięknie.
to wiecie, co macie zrobić. Zostawić subskrypcję, włączyć dzwoneczek, zostawić komentarz, jakikolwiek. Bo to wiecie, dla twórcy to fajna sprawa. I co? Do następnego. Narka.